Siema, z tej strony Joel, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Farminga 19 i dzisiaj taki dosyć krótki odcinek poświęcony mapie Dolnośląska Wieś, a bardziej, nie wiem, konwertowi, editowi, ciężko mi nazwać w sumie tej mapy. Pojawił się w sieci tutaj ostatnio, no i są mieszane uczucia co do tego wszystkiego. Z tego co zauważyłem, wrzucił to ktoś inny niż autor mapy, czyli nie był to Piotr. Jak wiemy dobrze, ostatnio tutaj ciśnienie jest dosyć duże na tą mapkę właśnie Dolnośląska, odkąd Mafia Solet zaczęła grać na niej i tutaj nagrywać swoją serię. I tutaj dużo ludzi wtedy stwierdziło, że też by chciało na takiej mapce pograć, tak jak właśnie oni. No i fajnie by było taką dolnośląską mieć. No i pewnie wtedy na taki pomysł wpadł pewien tutaj, nie wiem, modmaker, mapper. No, nazwijmy to w ten sposób. No i postanowił tą mapę przekonwertować i dodatkowo jeszcze potem wrzucić edit po swojemu. Czy ten edit jest udany, czy też nie, za chwileczkę zobaczymy, to jest jedną rzeczą. Dwa, tutaj dodatkowo z tego co widziałem na forum, pod którym tutaj, na którym znajdowała się ta mapa do pobrania, była też informacja, że no właśnie Piotr w ogóle nic o tym nie wiedział i że zostało to bez jego zgody i wiedzy wydane i przekonwertowane z tej 17. Nie wiem czy to prawda, bo mogę tylko mniemać po tych komentarzach. Także ocenę ewentualnie zostawię dla siebie. Jeśli ktoś ma ewentualnie informacje na ten temat, to może pisać w komentarzach. Tak jak mówię, ja wiem tyle, co wyczytałem po prostu z informacji wtedy tutaj pod tą mapką. Dwa, jeszcze też z tego, co słyszałem i też wyczytałem, że podobno ta mapa miała trafić na ModHuba. Oczywiście bezpośrednio od Mod... Boże, od ModHuba. Dawno znowu nie nagrywałem i mi się język plącze, sorki. Od Piotra miała trafić prosto na ModHuba, że podobno rzekomo tutaj działał, żeby tą mapkę właśnie przekonwertować i w wersji do Farminga 19 wrzucić ją, żeby była ogólnodostępna i każdy w sumie mógł ją pobrać nie po jakichś tam forach, tylko właśnie bezpośrednio z ModHuba w grze. No cóż, czy to prawda również, czy też nie, no to w tym przypadku też ciężko mi to stwierdzić. Najlepiej wtedy, kiedy byśmy dowiedzieli się bezpośrednio od samego autora. Ale no, tak jak mówię, przekazuję tylko takie informacje, które udało mi się znaleźć i od razu zaznaczam, że no nie wiem, czy one są potwierdzone. Teraz jeśli chodzi o tą mapkę, no gospodarstwo tutaj na chwilę obecną, na samym początku, wydaje się, że jest bez zmian, bo mamy tutaj ten budynek, który był wcześniej, a tutaj tą też chatkę, która była wcześniej, no i tą stodołę też, która była wcześniej. Tutaj, jak widzicie, zaszła już pewna zmiana, bo została dodana wiatka. Jestem na szybkim bieganiu, będę dosyć szybko się tutaj po tej mapie poruszał, bo już nie chce mi się żadnego samochodu i tak dalej wyciągać, całego tego terenu objeżdżać, bo myślę, że większość z Was tutaj doskonale to pamięta, jak to wyglądało w 17, bo pewnie graliście, bo była to jedna z najbardziej kultowych map właśnie w tej serii Farminga. No cóż, ta wiata nawet nie wygląda tak źle, patrząc teraz. I tutaj ten budynek także nie wygląda źle, bo to też jest przekonwertowany, tak jak było to w oryginale. No ale niestety coś mi tutaj już zaczyna nie pasować, bo nagle z dupy tutaj gospodarstwo w starym stylu i tutaj z dupy coś znalazło się w ogóle nowoczesnego. Troszeczkę dziwnie to wygląda, już nawet z daleka. Nie wiem, czy to jest suszarnia w ogóle do kukurydzy, czy co to jest. Nie mam pojęcia. Ale ogólnie, no tak średnio bym powiedział, to pasuje. Jak widzicie, w ogóle ten teren tutaj jest całkowicie zmieniony. O, tutaj praktycznie zostało bez zmian. Tylko tyle, że został dodany, widać, ten wysyp, czyli ten silos, tak jakby tam jest na tym strychu tego budynku. Czyli jest tutaj po prostu tak jakby ta dmuchawa dodana i reszta tutaj z tego co widzę tak jakby była bez zmian. Chyba, że tam ewentualnie jakieś drobne szczegóły się zmieniły, ale to ewentualnie mega drobne. Tutaj dalej też już troszeczkę mnie niepokoi ta obora, bo no tak jak mówiłem tutaj w przypadku, nie wiem czy to suszarnia, czy to co to jest, nie wiem, nie mam pojęcia.
Też tutaj już jest w ogóle inny styl niż tutaj te stare gospodarstwo. Bo tutaj niby takie stare, małe gospodarstwo, a tutaj nagle już taka obora nowoczesna dosyć i w ogóle w innym stylu, także te budynki tak 2x10 do siebie pasują, powiedziałbym. Ta wiatka pewnie przerzucona z gospodarstwa tam po sąsiedzku, z tego co mi się kojarzy. No ta wiatka to jeszcze jest no, z tej mapki, ale też tak wpasowana w sumie, powiedziałbym, średnio. Tak po prostu z dupy jest ta wiatka i tyle. Tutaj no jest to oczywiście pastwisko od tej obory. Tutaj chyba jeszcze jakiś stary ten pod pozostał. Z tego co teraz tutaj widzę. Zobaczmy dalej jak to się prezentuje. Jak widzicie tutaj ten teren też przerzucony całkowicie. Zostało to wszystko zmienione. Tu jakaś tak jakby też nie wiem. Wiata, składowisko na jakieś może tutaj plony. Tutaj jakiś chyba też kurnik. W tym miejscu znajdowało się takie jakby pastwisko, taka jakby łączka ogrodzona dookoła. No teraz mamy tutaj zupełnie coś innego. No też tak mi w sumie to, powiedziałbym, średnio pasuje do tej mapy, bo to jest w ogóle inny styl całkowicie. To jest tutaj powyciągane z tych map, kurde, farminga 19, tych europejskich. Coś w stylu jak było na Felsbrunn. A tutaj nagle no całkowicie co innego, jeśli chodzi tutaj o ten styl tej dolnośląskiej mapy. Także no już słabo mi się to podoba. Dodatkowo wolałem chyba jak tutaj było te pole w 17 w tej wersji, a nie jak tutaj jakieś budynki stoją. O, tutaj widzicie też jest całkowicie to zmienione, bo jakoś te pole było tutaj chyba tak. Coś około, tak jak ten silos mniej więcej leci. I tutaj nic nie było. Tutaj była łączka tylko i nic poza tym. Zobaczmy jak to wygląda dalej. Boże, co to za uprawy? To jakieś tutaj dodatkowe jeszcze uprawy? Zobaczmy jak to wygląda. O, tutaj jakiś jęczmień. A nie, no jęczmień to jest podstawowa uprawa, ale owies. Kurde. Owies był. Marchew. Marchwi nie było. Ciekawe. Co tutaj mamy dalej? Kurde, ile tu jeszcze było, że innych w ogóle upraw to dane. Ja nie mogę. Kurde, ktoś chyba za bardzo przekombinował normalnie z tą mapą. Ja cię pierdzielę. W takim wypadku zastanawiam się w ogóle, czy gdzieś są dostępne do pobrania jakieś maszyny do uprawy tych roślin. No szczerze w sumie trochę powątpiewam, bo jest w ogóle bieda z modami, a to dopiero takimi modami multifruit, żeby można było bawić się z innymi uprawami niż są dostępne ogólnie w farmingu. Tylko to są właśnie jakieś dodatkowe. No normalnie troszeczkę się zaszokowałem. Chyba zamiast robić te dodatkowe uprawy, to bym wolał tutaj, nie wiem, bardziej czas poświęcić na przykład na jakieś budynki, żeby zrobić czy coś w tym stylu. Normalne. Tak mi się przynajmniej wydaje i takie jest moje zdanie. To pole też tak rozdzielone, które tutaj było. Też tak w sumie taką miedzą, tak z dupy, bez ładu i składu. Nie pasuje mi to całkowicie. Tutaj też była właśnie, tutaj właśnie to pole cały czas było. Widzę, że zostało pomniejszone. Zostało pomniejszone. To pole znowu wysunięte. Bardziej w tą stronę tutaj teraz do mnie. No nie podoba mi się tutaj w ogóle ten teren. Nie podoba mi się. Tak 2x10 dla mnie. Co my tutaj mamy dalej? Chyba tutaj jest tak w sumie bez zmian. Przynajmniej tak by mi się wydawało. Ale to pole chyba było większe nieco. Ale dobra. Już pal 6. Już nie będziemy się takich szczegółów tutaj czepiać. Polećmy sobie może tutaj na te skupy. No tutaj te skupy były w sumie. Tutaj był ten sklep. Jakiś... Tu w sumie nie wiem czy... był ten obiekt, czy nie. Czy coś innego tutaj w tym momencie było. Nie pamiętam.
O, tutaj coś takiego było na pewno. Pamiętam, że jakiś taki jakby punkt z nasionami, z tutaj nawozami i tak dalej. Coś takiego tutaj było, tylko nie pamiętam, czy to funkcjonowało, czy to po prostu było tak dla ozdoby, że tak to nazwijmy. Ten skup chyba był w tym miejscu, tak jak jest. Zobaczmy. Kurde, zaklinowałem się. Dobra. Poleciałem. Podniosę się jeszcze może bardziej do góry. Będzie lepiej wszystko widać. Lotu ptaka, że tak to nazwę. Tutaj chyba też było wszystko tak, jak w sumie tutaj jest teraz na chwilę obecną. Ewentualnie może tutaj jakieś zmiany były teraz poprowadzone. A tam się jakieś tutaj drzewko buguje. O, tu jeszcze w oddali jakieś niby domki, jakieś niby osiedle takie w sumie. Dobra, lećmy może dalej. Czyli w sumie ta część mapy, w której teraz byliśmy, można w sumie powiedzieć, że zachowała się w większości. W większości taka jak była. Boże, co to, kapusta czerwona? Masakra. Kurde. Tu chyba były dwa pola w tym miejscu. Także tak mi się kojarzy. A teraz jest chyba właśnie w jedno to połączone. Tutaj były dwa pola, są zrobione cztery, bo jedno było tutaj prowadziło, oczywiście od, jedno i drugie zaczynało się od samej drogi. Jedno było tutaj to większe, drugie było trochę mniejsze. No i gdzieś tutaj w te okolice prowadziły. A tu nie wiem, czy było jedno pole, czy to było jakoś rozdzielone. Już nie pamiętam w tym miejscu tutaj, jak to wyglądało. Co my tutaj mamy dalej? O, tutaj mamy ten stary PGR. Widzę, że w tym miejscu jakieś znowu się znajduje chyba hodowla jakichś zwierzątek. Nice. Chyba to inaczej troszeczkę wyglądało w 17. O, to gospodarstwo stare, ten taki jakby PGR opuszczony. Tak patrząc po tych budynkach, wydaje mi się, że w sumie zostało niezmienione. Tak jak było, tak chyba jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na chwilę obecną. Jakieś silosy, nie wiem, czy one tutaj działają, czy też nie działają. Ale no, tak mniej więcej patrząc po tym wszystkim, no to chyba jest tak jak było. Lećmy sobie może dalej. Kurczę, znowu się przyblokowałem o coś. Fuck. Fuck. Leć, maleńki. O, tu było to pole do, też do drogi, teraz jest jakoś dziwnie zrobione, bo jest taki jak taki pas. Także też jakoś w tym stylu mi się to nie podoba. W tym miejscu była znowu taka mała, mini nawet powiedziałbym, łączka. Teraz jest pole, takie też mini. To chyba nie zostało zmienione. Ten tartak nie wiem, czy był w takiej wersji, czy w takiej jak teraz, nie pamiętam. Ale coś mi się wydaje, że to jest taki dziewiętnastkowy tartak, a tamten był nieco inny. Takie mam wrażenie, ale mogę się ewentualnie mylić. No, kościół jest główny punkt w sumie na wsi taki. Co tutaj dalej? Wioska w sumie też bez zmian, chyba. Tak teraz patrząc po tym wszystkim. To było jedno z tych gospodarstw. Kolejnych. Chyba tej wiaty tutaj nie było, a tak to reszta mi wydaje się, że jest bez zmian. I ten magazyn zbożowy też tak mi się wydaje, że jakiś tutaj chyba silos był, czy coś takiego, inaczej to było. Nie była tak rura wystawiona jak tutaj. O, w tym miejscu widzę, że w ogóle chyba jest dużo jeszcze dodatkowych pól tej wersji 19 dodane, bo z tego co mi się kojarzy, to raczej tyle pól tutaj nie było. W tej pierwszej wersji mapy. Tam jakiś zamek, ale pewnie się do niego nie dostaniemy. Bo tutaj widzę, że widziałem gdzieś, jak biegałem tutaj po tych brzegach, że jest ogrodzenie mapy, więc pewnie jest kolizja ustawiona i nie przejdziemy niestety. Dobra. Tutaj tak to wygląda. No te oryginalne budynki jeszcze niby są. Tutaj większych zmian nie ma. O, tu były chyba dwa pola, teraz jest jedno.
Coś w tym stylu. Na pewno tutaj jest jakoś inaczej. Tu też jest inaczej. To pole chyba zostało bez zmian. O, tutaj też jest pozmieniane, jak widzicie. Na chwilę obecną. No zmiany są. Czy na lepsze? No nie powiedziałbym w sumie. Tutaj tych pól chyba też jest więcej nadodawane, bo nie pamiętam, żeby było tak tu porozesrywane. Nie, no inaczej było na pewno. Deb z tego co widzę, brzmi się nie zmienił. O, w ogóle jakiegoś Ursusa mam, a ja żadnych modów w ogóle nie mam dodanych. Dziwne. Skąd on się tutaj wziął? Jeszcze jest dodatko zakupiony, chociaż ja nic nie kupowałem. Jedyne co się zmieniło chyba w tym sklepie, to widzę, że sprzedaż maszyn była tutaj. O, tutaj, gdzie mam oczywiście to kółeczko moje. A teraz jest przeniesione w to miejsce. I co dalej? No, tam jakiś skup chyba. Ten skup tutaj był. Tylko tutaj jakby była... Tutaj tak jakby taka waga w ogóle chyba była. Z tego co pamiętam. Nie no, ta waga jakby jest. Tylko tak z góry dziwnie to wygląda. Nie no, jest ta waga chyba. A ten syp inny troszeczkę był. Z tego co pamiętam. I tutaj chyba jeszcze takie hałdy zboża były. Też tak mi się coś wydaje. No i tutaj taka pustka w sumie. Także nie ma nic ciekawego. I chyba obeszliśmy całą mapę z tego co mi się wydaje. No, w sumie tak. O, tu też była łąka i teraz jest pole pozmieniane troszkę. O, tutaj się zmieniło to wszystko. No troszkę nie mój klimat, nie podobuje mnie się ta zmiana. O tak, te budynki z tego co widzę to są bez zmian. Tych pól dużo zostało tutaj podorabianych, poprzerabianych. I tak jakoś to 2 na 10 mi się podoba, powiem wam szczerze, nie wiem jak wam. No i cóż, obeszliśmy całą mapkę, więc będziemy powoli robić takie podsumowanie. I będziemy kończyć na dzisiaj ten odcinek, bo taki dzisiaj szybki dosyć odcineczek. No i cóż powiem tutaj w tym temacie. Tak jak w sumie można powiedzieć i wywnioskować z tego co na bieżąco tutaj komentowałem odnośnie poszczególnych elementów tej mapy, no to niezbyt mi się ten klimat podoba. Moim zdaniem ten edit przekombinowany taki troszeczkę. Nie w moim stylu. Nie podoba mi się to naprawdę. Wolałem ten naprawdę oryginał. Ewentualnie jakieś tam drobne zmiany jakby były, to tak. Raz, że nie podoba mi się głównie to gospodarstwo całe poprzerabiane. Bo reszta w sumie, jeśli chodzi o tam obiekty, z tego co widziałem, no zresztą widzieliście też sami, nie było jakichś większych zmian, tylko na tym gospie tutaj największe zmiany zaszły, które mi się w ogóle kompletnie nie podobają, bo się ładu i składu nie trzymają tak naprawdę. I co tutaj dalej? Nie podobają mi się tutaj też te nowe układy pól, które są porobione. No ale cóż, przypuszczam, że było to robione wszystko na szybko. Nie wiem jeszcze jak to wygląda z funkcjonalnością ogólnie wszystkich tutaj tych podstawowych funkcji mapy, czyli wiecie, triggery i nie triggery. Nie mam pojęcia jak to wygląda z racji tego, że no, nie będę tego testował, nie będę również na tym grał, bo no tak jak powiedziałem wcześniej, już chyba kilkukrotnie, nie w moim stylu, to jest kompletnie. I co tutaj więcej? Jeśli faktycznie potwierdziłoby się, że ta mapa została wydana bez wiedzy i zgody autora i dodatkowo właśnie tym wydaniem bezprawnym tej mapy jeszcze dodatkowo pokrzyżowano Piotrowi plany odnośnie wrzucenia tej mapy na ModHuba, no to faktycznie całkowicie już by było niefajnie. No ale przypuszczam, że po prostu ktoś chciał na szybko, na kolanie to zrobić, wrzucić po prostu, no bo jest teraz oczywiście fame na Dolnośląską, bo Mafia Solens na niej gra i ludzie będą pobierać i tylko pobrania się liczą. No, powiem tyle, szanujmy się ludzie nawzajem, szanujmy czyjąś pracę, bo naprawdę autor mapy napracował się, nie oszukujmy się, powiedzmy sobie szczerze, przy tej mapce w farmingu 17, ktoś jeśli chce sobie skonwertować ewentualnie tą mapkę dla siebie i zedytować, niech sobie ewentualnie to zrobi, jeśli ma takie umiejętności. Jeśli Piotr mu na to pozwoli, niech wyda.
ale no, jeśli faktycznie tych zgód nie ma, no to, kochani, no, tak się nie robi. Bo to jest tak, jakbyśmy weszli do sklepu i bez skrupułów po prostu wzięli sobie coś z półki i wyszli, tak naprawdę. Tylko, że tak jak mówię, autor potem na tym cierpi, bo ma swoje ewentualnie plany jakieś co do tej mapki, no ale takie gówniane edity mu te plany psują. Ja się dzisiaj będę z wami już żegnał, bo tak jak mówiłem, to jest krótki odcinek, chciałem tylko pokazać, jak to wszystko wygląda. Pobrałem, zobaczyłem, pokazałem przy okazji wam. Pewnie część ludzi też się waha, czy to pobierać, czy nie pobierać, bo waży dosyć dużo, prawie chyba 900 mega z tego co pamiętam. No cóż, to już jest praktycznie po waszej stronie, czy sobie pobierzecie i sprawdzicie. Zostawiam wam to do oceny. Piszcie swoje odczucia co do tej mapki w komentarzach. I tak jak mówiłem, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz tutaj napisania w komentarzu, co sądzicie o mapce i jak wam się ona tutaj podoba. Także do następnego i siemanko.